Halo, halo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Kronik Myrtany. Tak wygląda moja postać, mamy poziom 41 i jesteśmy w czwartym rozdziale. Tak wyglądają zadania, my jesteśmy tutaj koło karczmy Ernesto, natomiast niedaleko jest pewne zadanie, które możemy kontynuować, bo chodzi o nasz nowy dom. Co tu się stało? Czemu zamykacie dom? Jego dawny właściciel został skazany na zesłanie do Górniczej Doliny. To miejsce nie będzie już mu potrzebne. Za co został skazany? Ta informacja nie jest dostępna publicznie. Jedyne, co mogę ci powiedzieć, to to, że działał on na szkodę naszego wspaniałego miasta. Ot tak nawet obywatel Starego Miasta może teraz zostać zesłany do Górniczej Doliny? Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami, każda osoba zagrażająca jedności Królestwa ma być natychmiast wysyłana na Korinis. Nie jesteśmy barbarzyńcami. Nie wysyłamy tam nikogo za byle drobne przestępstwa. Dodatkowo nie wiem, co słyszałeś o kolonii, ale to nie jest takie straszne miejsce. Wszystkiego pilnują tam królewscy gwardziści, a górnicy mają okazję odpracować swoje winy poprzez wydobycie rudy. Dostają nawet jedzenie, picie i dach nad głową. No jasne, póki co to jest może tam nawet okej, ale kto kurde się w koszmar zamieni? Mogę jakoś pomóc? Właściwie to jest coś, co mógłbyś zrobić. To idealne zadanie dla człowieka z gildii kupieckiej. Zgodnie z przepisami, dom skazańca z całym wyposażeniem powinien trafić na licytację. Chciałbym, abyś udał się z tym dokumentem do węzela i poprosił o sporządzenie 5 kopii. Następnie rozprowadzisz je po Starym Mieście i innych ważniejszych miejscach. Dokładną listę znajdziesz na odwrocie dokumentu. Licytacja nie ma kwoty minimalnej, więc sporo osób, także tych biedniejszych, powinno być zainteresowanych. W związku z tą okazją będą mogli wejść do Starego Miasta. Im więcej osób się zjawi, tym lepiej dla skarbca miasta. Tylko się pośpiesz. Licytacja odbędzie się już za 2 dni. Do tego czasu informacja musi być już rozwieszona. No to ruszam, czyli do węzela, jest 18:27, no to powinien węzel jeszcze spokojnie pracować, więc biegnę do tej pracowni pisarskiej, no i tam się spotkamy. A za czym ta kolejka stoi? Co tutaj rozdają? No uchodźcy przybyli do miasta, tu jest pracownia węzela, no i węzel jest tutaj dostępny. Sędzia zlecił mi zamówienie 5 kopii tego dokumentu. Licytacja domu. Dobrze. Kopie powinny być za chwilę gotowe. Proszę, oto dokumenty. Na osobnej kartce rozpisałem zawartość z odwrotu dokumentu. Matko stary, kiedy ty to napisałeś, jak nawet nie usiadłeś do pisania? Ja nie wiem po prostu, z jakim cudem? Spis powiadomień. Ogłoszenie należy rozwiesić na poniżej podanych tablicach. Plac Targowy naprzeciw pracowni krawieckiej Insygnia. Dzielnica Rzemieślników naprzeciw rzeźni Slagera. Targ Rybny pomiędzy straganami rybaków. Stare Miasto naprzeciw Austerii Ernesto. Jest Stare Miasto naprzeciw pracowni jubilejskiej Dolina Złota. Dobra, no to dzielnica Rzemieślników, plac Targowy. Okej, okay, no to tutaj jest niedaleko, więc w sumie to skoczymy. No i potem tędy skoczymy, bo potem pójdziemy tam. To najpierw tu. Najpierw tu. Tu jest jeden z placów targowych i gdzieś tutaj powinna być tablica, więc wydaje mi się, że tutaj jest ta tablica. O, dokładnie, powieś ogłoszenie. Węzel musiał się pomylić. Na ogłoszeniach podany jest inny dzień licytacji, ale mogę to wykorzystać na swoją korzyść. Wskaz wielmożnego gubernatora
co następuje. O, to nieźle. Zleciłem plakat na placu targowym. Wezmę musiał się pomylić. Na ogłoszeniach podany jest inny dzień licytacji niż miał być, ale mogę to wykorzystać na swoją korzyść. Jeśli załatwię kogoś, kto pójdzie za mnie na licytację, by nie wzbudzić niepotrzebnych podejrzeń, mogę zdobyć ten dom dla siebie za ułamek jego wartości. Rozwieszę resztę ogłoszeń i zastanowię się, co dalej. Ej, to jest genialny pomysł. Ile ja mam hajsu ogólnie? 2100. Stąd to powinno trochę wystarczyć. To są te powiadomienia, ale ich nie mogę przeczytać. Mogę tylko spis powiadomień przeczytać, więc kurde, trochę lipa. Natomiast do Slagera jest niedaleko. Od Slagera do Starego Miasta też jest niedaleko. Tam w ogóle jest jeszcze parę zadań do wykonania, więc też będziemy je wykonywać. No straszna ta kolejka, naprawdę. Ci uchodźcy, to ich się zrobiło dosyć dużo. Przybili do miasta, no i proszę bardzo, Londram padło, to też wiem, że na mojej wyspie już raczej nikogo nie ma. Natomiast ja się też muszę śpieszyć, bo w ogóle moje wino muszę odebrać. Też postaram się to zrobić w tym odcinku. No i postaramy się oczywiście jeszcze zajść do kanałów i tam też wykonać odpowiednie zadanie. Tymczasem kolejna ulica i tablica ogłoszeń, która jest tutaj dostępna. Proszę bardzo, zostawiamy ogłoszenie, do mnie do Poznania. Oczywiście to jest nowy wpis, bo udało mi się po prostu zostawić plakat. Kolejne plakaty mam, gdzie mam zostawić tutaj. Jeszcze są trzy. Dobra. Rybny pomiędzy straganami rybaków. Tak, rybny. Dobra, no to tam to jednak się ewakuuje po krótkim cięciu. No i po krótkim cięciu się przeniosłem, a nie ewakuowałem, więc mój błąd. Przeniosłem się tutaj i proszę bardzo, jest i tablica ogłoszeń. Zostawiam ogłoszenie o kupnie domu. Proszę bardzo. Pozostałe dwa zostały... Marvin, znowu się spotykamy. Widzę, że nieźle się tu zadomowiłeś. Co u ciebie? Znalazłeś Jorna? To długa historia. Rozumiem, nie musisz mi opowiadać. Mam nadzieję, że ostatecznie wszystko dobrze się ułoży. Dzięki, Kazim. A co tam przeglądasz? Może potrzebujesz jakiejś pomocy? Sędzia zlecił mi rozprowadzenie tych ogłoszeń odnośnie licytacji domu w Starym Mieście. No tak, jakoś trzeba zarobić na życie. Też staram się łapać, czego się da. Mam jeszcze kilka spraw do załatwienia. Powodzenia z tym rozwieszaniem i uważaj na siebie. Ty, czekaj. Może chciałbyś mi pomóc? Planuję kupić ten dom, ale będę potrzebował czyjejś pomocy. Kupić dom? Przecież to jest... to musi być warte małą fortunę. Podmieniłem ogłoszenia. Wszyscy będą myśleli, że licytacja odbędzie się dopiero za 3 dni. Dzięki temu cena powinna być niska. Teraz mnie zaciekawiły. Co miałbym zrobić? Chciałbym, żebyś przebrał się za bogatego kupca i wylicytował ten dom w swoim imieniu. Po wszystkim, jak sprawa trochę ucichnie, odkupię go od ciebie. Nic nie ryzykujesz, a zarobisz całkiem niezłą sumę. Nie jest to do końca legalne. Cholera, co mi tam. W końcu pomogłeś nam wszystkim po przybyciu do wioski. Kto wie, czy gdyby nie ty, to ten staruch Albin nie wysłałby nas wszystkich do lochów. Widzę jednak dwa poważne problemy. Nie do końca wyglądam na kupca, a tym bardziej nie mam przy sobie tyle złota, by móc wylicytować dom. Zadbam o to. Zajmę się zdobyciem stroju i złota. Dobrze. Będę czekał przy wejściu do Starego Miasta, od strony portu. A. Dzięki, Kazim. Przy okazji zgasł mi ten, o. Dziękuję. Bo teraz jest lepiej. No to co? No to ja biegnę do Starego Miasta, bo tam jeszcze zostały dwa plakaty do powieszenia. No i tam się w sumie spotkamy, moi drodzy. No i moi drodzy, zbliżam się tutaj do Starego Miasta. Tu jest Stare Miasto, tu jest wejście do straży, a tutaj mamy kolejny kwestik. Widzę, że miałeś więcej szczęścia niż ja. Ci cholerni strażnicy nie chcą mnie wpuścić do środka, a mam bardzo ważną przesyłkę do dostarczenia. Co powiesz na pokaźną sakwę złota w zamian za przejście kilku kroków? Sprawa jest dość delikatna, więc muszę najpierw wiedzieć, czy się zgadzasz. No, pewnie, że tak. Brzmi interesująco, żadne złoto nie śmierdzi. Dobra, słuchaj uważnie. Zaniesiesz tę małą skrzyneczkę do pokoju na ostatnim piętrze hotelu i zostawisz ją przy łóżku. Po wszystkim spotkajmy się tutaj. Ja będę miał zlecenie z głowy, a ty trochę złota w garści. Co jest w tej skrzynce? Powiedzmy, że mały upominek dla mojego dawnego przyjaciela. Nie wie, że tu jestem i chciałbym zrobić mu małą niespodziankę.
No dobra, spróbujmy to. A jest jeszcze tutaj jeszcze jedno zadanie, które też wam pokażę, bo w sumie jak już biegam tutaj z klimatycznie odpaloną pochodnią, to w sumie mogę parę zadań tutaj połapać. I to jest jedno z nich. Hej, młody! Wysłuchaj mnie, dobra? O co chodzi? Muszę cię pobić. Co takiego? Nie, to nie tak miało zabrzmieć. Cholera. Tak w zasadzie to chodzi o mojego szefa. Chcesz pobić swojego szefa? Nie, absolutnie nie. To o co chodzi? Jakby ci to wyjaśnić? No, jakoś musisz. Powiedzmy, że podsłuchałem swojego szefa. Twierdzi, że mieszkanie w Starym Mieście jest znacznie bezpieczniejsze niż w innych dzielnicach miasta. Powiedział też, że wydawanie złota na ochroniarza to tutaj zbędny wydatek. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi odegrać teatrzyk, bym nie stracił pracy. Mam dać się pobić? Dokładnie tak. Oczywiście dostaniesz za swoje poświęcenie odpowiednią nagrodę. To co dokładnie mam zrobić? Mój szef często przesiaduje na ławkach w pobliżu. Masz brzmieć groźnie, tak aby mój szef się przestraszył. I wtedy wkraczam ja. Pokonam cię i udowodnię, że ktoś taki jak ja nadal jest potrzebny. Umowa stoi? Stoi, zawsze to jakaś kasa. Dobrze, pomogę ci. Wyśmienicie! Jeżeli wszystko się uda, to jutro około północy będę tu na ciebie czekał. A nie może być dzisiaj? W sumie też jest blisko północy. Mamy teatr, proszę bardzo. I mamy mały upominek, mam zostawić przy łóżku. Natomiast jeszcze bym poszukał tych tablic, no i przede wszystkim miejsca, gdzie mogę ten strój obywatela ogarnąć. Proszę bardzo, jest tutaj tablica, więc też ją tutaj sobie zostawię. Proszę bardzo, ogłoszenie. Oferty handlu i nauki, o proszę bardzo. Stare miasto, zgarnąłem. Czy coś tu jeszcze ciekawego jest? Ogłoszenia. Nic tutaj nie ma. Zarejestrowani handlarze, to sobie sprawdźmy. Przy okazji jak dostaliśmy, no to możemy zerknąć. Patrzyłem, czy mam ten strój cały, ale nie mam. Okej. Proszę bardzo, Krójówka Korsarzy, Dolina Złota, Gwiazda Polarna, Dolina Świtu. Dobra, no to kurde, może jeszcze gdzie ta jest jedna tablica jakaś. By się przydało ją znaleźć. Tutaj widzę jakieś łóżka, materace. No nie wiadomo co tutaj się dzieje. Dobra, przepraszam panów, tutaj u astrologa byłem, no to tędy pójdziemy i zaraz znajdziemy tą ostatnią, tak mi się wydaje, tablicę, gdzieś tutaj było zejście, okej, tutaj powinno być, całkiem fajne to miasto jest, muszę wam powiedzieć, a tutaj, co tutaj jest? Tutaj jest Dolina Świtu, sklep meblowy. Witaj. Chyba cię tu jeszcze nie widziałam. Katrina. Nazywam się Katrina i wraz z mężem prowadzimy ten oto sklep meblowy. Kim jest Jeśli twoje mieszkanie wydaje się puste i chcesz je trochę udekorować, to nie znajdziesz lepszego miejsca. O. Dziękuję. Słyszałaś o jakimś domu na sprzedaż? Właściwie to tuż obok nas jest jeden, który za niedługo ma trafić na licytację. Wystarczy, że zejdziesz schodami w dół? Zaraz po wyjściu ze sklepu i będziesz trzymał się lewej strony. Ma mały ogród przed wejściem, trudno go ominąć. Jego właściciel został zesłany do Górniczej Doliny. Sama nawet nie wiem za co. W aktualnych czasach kupiec będzie musiał włożyć małą fortunę, by dostać ten dom dla siebie. Każdy chce teraz mieszkać w Starym Mieście. Tylko tutaj jest bezpiecznie. Z drugiej strony poprzedni właściciel nie miał najlepszej opinii wśród tutejszych. Sama nie wiem, czy chciałabym tam mieszkać. Ale wiesz, to przecież tylko takie moje gadanie. Nie widzę, by mąż pomagał ci w sklepie. Leon woli przesiadywać całymi dniami i grać w szachy, albo prowadzić bezsensowne polityczne dysputy z tym swoim przygłupim kolegą. Może to i lepiej, przynajmniej nie przeszkadza mi w prowadzeniu tego miejsca dokładnie tak, jak mi się podoba. Nie widzę. Leon woli... Może to... Okej, okay, czyli to jest jedna kwestia dialogowa. To ja nie mogę nic to u ciebie kupić? Sprzedawca. Niestety, ten jest zajęty. Tu jest obywatel. Tu coś jest? Dziwne. Dziwny wystrój. Kuchnia, okej. Okay. Coś ciekawego w sumie. Taki dom mogłoby coś być. Sklep meblowy.
Dobry, ochroniarz, wino. Woda, winko. Czego u diabła chcesz? A tak, pozwiedzać, wiecie? Ej ty! Co ty tu robisz? Czego u diabła chcesz? Co to ma być? Co ty tutaj robisz? Okej, okay, tutaj widzę, nie nakradnę się. Okej, okay, no z tym nowym domem musimy poczekać, bo kurde, muszę poszukać, gdzie ten strój mogę zdobyć właściwie tego obywatela, bo na razie go nie mam. A więc okej, okay, tutaj poszukamy. Gdzieś tu powinien być jeszcze jeden słup z ogłoszeniami. Z tego co pamiętam, tu przy Ernesto, o. No i jest, tablica ogłoszeń. Okej. Okay. Dobra. Plakaty zostały rozwieszone, dobra. Ale będę musiał tutaj, jak mu dostarczę, to wtedy się zgłoszę, więc na razie ja tutaj się jeszcze pobujam trochę po mieście. No i moi drodzy, pewnie spotkamy się w kanałach? Chyba w kanałach, bo w sumie tam są bestie do pokonania. Ale zanim pójdziemy tutaj do kanału, żeby rozprawić się tymi szczurami, przypomniałem sobie jednej rzeczy. Tutaj mamy, proszę, przy Kuno i Leonie, właśnie ten Leon mi przypomniał. Proszę bardzo, taki dom ten sypialniany, ten hotel. No i tutaj mamy podłożyć tą skrzyneczkę, więc w sumie chodźmy. Chyba nie jesteś jednym z gości. Dokąd to? Mogę cię okraść i nie mogę nic. Skórzany mieszek, dobra, ej, no to może jak już mamy ten skórzany mieszek, to otwórzmy, ile tutaj podzwania monet. 50 sztuk, no to zawsze dobre to. Ty, pokój chcę wynająć. Chcę wynająć pokój. Ależ oczywiście. Droga zabawa. 100 sztuk złota, poszło, było, nie ma. Ale przynajmniej nie zatrzymuje. Co ty, kurde, gościu, tutaj stoisz? Kim tyś w ogóle jest? Cholera. Co się dzieje? Ej ty! Co ty tu robisz? A, myślałem. O. Cholera, co się dzieje? Jestem na ostatnim piętrze hotelu. Pora rozejrzeć się z odpowiednim miejscem do podłożenia skrzyneczki. No, to patrzymy tutaj. Fotele. O. Proszę bardzo, podłożona. No to do południowca po nagrodę. Tylko, ej, kurde, może jeszcze sprawdzimy, czy można coś tutaj ukraść. Tylko tak... najlepiej, o. Cholera, co się dzieje? Najlepiej to by było jeszcze tutaj sobie pochodnie odpalić, o. Hej ty, czego tam szukasz? Czy ja to mogę zgarnąć, czy nie mogę? To też jest ciekawa sprawa. O, pietruszka, woda. Tu mogę wszystko. Proszę bardzo, widzicie? Ale się tutaj obłowiłem. Te szynki to nie są chyba do zgarnięcia, widzę, że nie, nie są, totalnie nie są. Ale jak już tutaj jestem, no to przecież nie będę taki niefrasobliwy. I tutaj wszystko trzeba, skoro zapłaciłem za pobyt. Chyba warto. Co to ma być? Co ty tutaj robisz? Co ten za obywatel jest? O. Czy teraz się uda? Obserwuje mnie skurczybyk cały czas. Dlaczego on mnie tak obserwuje? Przecież robię wszystko dobrze, jeśli chodzi o złodziejski fach. No właśnie, pięknie, jeśli chodzi o złodziejski fach, robię wszystko starannie, elegancko i bardzo profesjonalnie. Więc kurde. Chyba jedyne co, to pozostaje mi zapisać grę i wczytać. Moi drodzy, zapisanie i wczytanie gry genialnie się sprawdza, bo proszę bardzo, tutaj już srebrne puchary i nosy, tutaj mogę to zgarnąć.
Złoty talerz też. Okej. I cudownie, cudownie. Tutaj się nakradłem, znaczy tutaj napożyczałem z raczej nigdy nie oddaniem, zamiarem nigdy nie oddania, nie? Ale no cóż, no na biednych nie trafiło. W końcu to hotel. Chyba sobie odkupią. No są ubezpieczeni, na pewno są ubezpieczeni. Takich tutaj rzeźmieszków jak Marvin z całą pewnością. Co my tutaj jeszcze mamy? Jabłuszka, o. A mi się przydadzą. Wszelkie jabłka, tutaj mi się naprawdę przydadzą. No przecież ja tutaj jestem bohaterem. Na pewno jestem bohaterem, więc mi się z całą pewnością przydadzą. Przy okazji wykonujemy to zadanko, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Tu jegomość poszedł spać? Poszedł spać, poszedł, cudownie. Właśnie o taką, o takie coś nic nie robiłem. Dobra, tu cudownie, cudownie. Normalnie to nie musimy wczytywać gry, bo to zazwyczaj powinno być tak, że oni sobie tutaj śpią. Po prostu mi się coś zbugowało, no i nie spali. Tutaj jest coś jest. Ciekawe. Rego na książki. I 50 expa za trolle. Dziękuję bardzo. Coś tutaj? O, skrzyneczka. Skoro jedną podrzuciłem, to mogę też jedną zabrać. Tutaj ilość skrzyneczek się musi w hotelu zgadzać, no bo potem będą podejrzewać, że ktoś się tutaj włamał. A tymczasem tak wcale, Aniele, to wcale nie było. No i dobra. No i teraz możemy pójść sprawdzić, co na to ten południowy. No tutaj już raczej w większości nie ma. Czy jest tutaj taka godzina, że tutaj są? Nie ma. 23:51. Normalnie chyba tutaj powinni być, ale chyba faktycznie muszę zaczekać do dnia następnego. No i dobra, zobaczmy tutaj, gdzie ten stary południowiec tutaj się podział. Gościu, gościu, wykonałem zadanko. Gdzie jesteś? Ej, on tutaj siedział. Sakiewka od południowca. Gdy wróciłem, południowca już nie było na miejscu naszego wcześniejszego spotkania. Jedyne co po nim zostało, to niewielka sakiewka na murku. Sprawdzę jej zawartość. To mieszek. To hajsik. Liścik od południowca, eliksir życia. Mam dziwne przeczucie, że nie powinienem tego pić. To w takim razie ja też nie będę. Niestety, pilne sprawy zmusiły mnie do opuszczenia miejsca naszego spotkania. Wiem, że jesteś człowiekiem, który wykonuje podjętą robotę, dlatego zostawiam tutaj obiecaną nagrodę. W ramach przeprosin za niestawienie się osobiście przyjmij proszę na eliksir życia. Pochodzę z moich rodzinnych stron i wspaniale wpływa na ciało. Skoro Marvin mówi, że go lepiej nie pić, to ja go rozumiem, że lepiej tego faktycznie, kurde, lepiej nie pić. Gdzie są pochodnie? Tutaj się jedna wypaliła. To wypalmy drugą. I coś tutaj się zdało. Do mnie do poznania. Mam przy sobie odpowiedni strój, mogę go zanieść Kazimowi. Gdzie tutaj był? Tu był strój? Marynarza. Roboczy, rwala, pancerz. Nie mam przy sobie do takiego stroju. No co wy, ludzie? Coś tu się oszukało. Dziwne, dziwne, ale cóż, moi drodzy, natomiast my skoczymy, ja poszukam tego stroju i jak go znajdę, no to się z wami tutaj połączę. Moi drodzy, ja szukam cały czas tego stroju, ale go znaleźć nie mogę, natomiast znowu tutaj trafiłem pod hotel, no bo się okazało, że proszę bardzo, są. To jest napad. Ej, co? Co się dzieje? Pomocy! Nie obawiaj się, szefie! Obronię cię! Dawaj, stary! No i dałem się pokonać. Dałem się pokonać, no bo obiecałem, to się dałem pokonać. Ha! Zostałeś pokonany, ty bandyto! Zejdź mi z oczu, albo cię jeszcze raz pokonam! Bo dostaniesz w zęb... Okej, dobra, no to w takim razie chyba tyle, bo czy tutaj jeszcze coś zostało? O!
To mój miecz został, więc w sumie dobrze by było go jednak odzyskać. No i proszę bardzo, dobra. Miecz z magicznej rudy od Lutza, oczywiście. Tutaj miałem jeszcze mój gdzieś łuczk, nie? Mógł machoniowy, proszę bardzo, to założony. Chyba to jest najlepsze, jakie tej chwili mogę dzierżyć. Tutaj jeszcze trochę punktów zręczności za mało. No i dobra, sprawdźmy, co tutaj dostaliśmy. Dostałem porządne lanie, ale myślę, że ochroniarz udowodni swoją skuteczność przed szefem. Powinienem jutro około północy poszukać go w miejscu, gdzie po raz pierwszy rozmawialiśmy, by zapytać o nagrodę. Okej, dobra, no to moi drodzy, ja już wszystko wiem. Lecę się uzdrowić, bo faktycznie potrzebuję tego uzdrowienia. Czy tutaj ktoś jest? Wędrowny kupiec. Pochodnia, co ty masz? Czarną perłę masz, ty. Przewodnik obcokrajowca Parcholos. To kupię, bo w sumie nie mam. Topielce kretoszczury, to poznane. Miecz obywatela, coś tam, fajnego masz, coś tam. Czarną perłę masz, ale droga jak... Sakiewka? Za free? Co to za sakiewka? Okej, to jest sakiewka, żeby ją podrzucać. Dobra, już czaję. No to ja biegnę do tych kanałów, tylko się wcześniej uzdrowię. No i spotkamy się przy pokonywaniu tych szczurów. Moi drodzy, przechodząc tutaj obok karczmy Helgi, napotkałem na kolejne zadanie. Co ty tutaj robisz? Stary, nawet nie wiesz, co mnie tu spotyka. Jestem Barnaba i całe życie mam pod górkę. Nawet chwila przyjemności mi się nie należy. A co się stało? Wyobraź sobie, że wygonili mnie z burdelu. Nie sądziłem, że kurtyzana odmówi mi usługi, gdy przypadkiem wspomnę swoją żonę. Co za tupet! Opowiadasz o żonie w burdelu? Musiałem się komuś wygadać. Tyle nieszczęść na mnie spadło. Opowiem ci o nich, ale nie z pustym żołądkiem. Zobaczę, co da się zrobić. Będę tutaj czekał. Mam jedzenie. Cała ta podróż to jedna wielka katastrofa. Całą drogę morską z Korini towarzyszyły nam deszcze i wichry. I co? Właśnie, ej, pogadaj ze mną. Nie zapomniałeś o czymś? No tak. Słuchaj, stary. Cała ta podróż to jedna wielka katastrofa. Całą drogę morską z Korini towarzyszyły nam deszcze i wichry. Na domiar złego jednej nocy zauważyliśmy jakiś dziwny statek w oddali. Ci głupi marynarze sobie ubzdurali, że to albo orkowie, albo piraci. Nic więc dziwnego, że po zejściu na ląd spora część z załogi złożyła rezygnację. Kapitan ciężko to zniósł. Facet jest trzeci dzień pijany. Miałem nadzieję, że przynajmniej uda mi się sprzedać towar u Araxos, ale ten grubas Lorenzo odmówił kupna. Ej, ja jestem skrzynie są zbyt wilgotne. Jasne, że są wilgotne. Przepłynęły pół świata do jasnej cholery. Ale co z tym wspólnego ma twoja żona? Stary, ona jest jednym z głównych elementów tej lawiny nieszczęść. Mój ojciec i jego kumpel Torben wpakowali mnie w zaaranżowane małżeństwo. Torben. Moja żona Grita to jeszcze smarkula. Grita. Do tego rozpuszczona. Ciągle tylko prosi o prezenty, biżuterię albo inne pierdoły. Zmusiła mnie nawet, bym nazwał statek jej imieniem. Żeby jej zachcianki mnie nie zrujnowały, muszę organizować wyprawy morskie częściej niż kiedyś. Dla Torbena to złota okazja, by wciskać mi stołki i te cholerne skrzynie. Rozumiem, że wiele zmieniło się w twoim życiu, ale to nie powód, by zrzucać winę na żonę i żalić się ludziom w burdelu. Nie prosiłem o porady, ale poproszę o co innego. Co takiego? Pożycz mi 100 sztuk złota. Słabo z tym stoję, a muszę kupić jakiś prezent. Bez obaw, jak będę kolejny raz na Archolos, to oddam ci z nawiązką. Oj, znam już te sztuczki, ale masz. Tylko kup żonie coś ładnego. Postaram się. Było to w jednej ze skrzyń Torbena. Nie wiem co prawda co to, ale czuję, że zrobisz z tego dobry użytek. Wytrychy, dziękuję bardzo, cudownie. Nieszczęśliwy mąż. No, ja znam Gritę. Gritę znam tutaj bezimienny, aczkolwiek, no cóż. No, niezbyt fajna kobieta. Wyrzucacie klientów, którzy wspominają żony? Co to za pomówienia? Gdybym tak traktowała klientów, straciłabym zaufanie i wiele złota. Ten kretyn Barnaba ci tak powiedział? Myślałam, że to bogaty kupiec, a to jakiś nieudolny oszust.
Opowiadał jakieś bzdurne historyjki, a potem awanturował się i robił zamieszanie. Uniknij mojego błędu i lepiej z nim nie rozmawiaj, dobrze ci radzę. No, trochę doświadczenia zdobyłem, więc w ogóle w sumie spoko było z nim pogadać. Tylko na... Co masz do picia? Masz coś ciekawego teraz? Piwo butelkowe, wino? Nie. W sumie, kurczę, kupiłem cię w poprzednim rozdziale, więc za wiele nie masz. Amir, powiesz coś ciekawego? Nie, nie powiesz. No to moi drodzy, ja lecę do kanałów, tutaj jest zejście. Spotkamy się, jak zauważę te przerośnięte szczury. Proszę bardzo, moi drodzy, tutaj mijam włóczęgów, którzy są w kanałach, właśnie przy tym wejściu do karczmy Helgi, tym tylnim, nie? I tutaj szczury są całkiem blisko. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie ich pokonywanie. Natomiast jest bardzo ciemno, więc ja biegam tutaj z pochodnią. Wiem, że te szczury są chore, więc najlepszym wyjściem by było pokonywanie ich jakoś na dystans, ale proszę bardzo, nie mam takiej możliwości. Dobra. Dobra. Chodź tu, chory szczurze. Chodź tu, chodź. Okej. Chore szczury pokonane. Skóra chorego szczura. Coś tam więcej zostało? Nie, w sumie nie. Proszę bardzo, teatr bitej to nie, a szczury pokonane, dobra, super. Zarobię trochę hajsu, co mi się przyda. No i lecę dalej, bo w sumie muszę jeszcze poszukać tego miejsca, gdzie mogę ten strój obywatela znaleźć. Znalazłem, moi drodzy, znalazłem, proszę bardzo, sklep meblowy, czyli faktycznie tutaj, gdzie tak krążyłem, jest opcja dorwania tego stroju, natomiast ten strażnik, którego właśnie minąłem, musi stać na dole i wtedy my możemy tutaj coś ukraść, no bo zasadniczo on w pewnym momencie tutaj chodzi, piętro, dół, jeden pokój, drugi pokój i chodzi o to, żebyśmy go po prostu tutaj nie mieli na górze. Jeśli go nie mamy na górze, to jesteśmy w stanie tutaj coś ugrać, bo jeśli on będzie tutaj stał, no to nic nie ugramy. Prawo, lewo, proszę bardzo. Mamy złoto i bogaty strój. To jest ten strój, o którym wam mówiłem, moi drodzy. Proszę. Oj, przez chwilę podbiegłem. Się bałem, że tutaj nic mi nie wyjdzie. Myślałem, że tutaj winogrona są. O. Trzeba naprawdę tutaj uważać, gdy się tutaj coś tam... Zbożowa starka, proszę bardzo. Tutaj się próbuje coś ukraść, no to tak trzeba dosyć tutaj bardzo powolutku chodzić. Tutaj nie dać się przyłapać, bo jak się przyłapie, no to 50 sztuk złota to troszkę boli ten nasz mały budżet. Proszę bardzo. A tak możemy sobie tutaj bezkarnie praktycznie... Bezkarnie zajumać, co tam potrzebujemy. Zupę z pokrzyw, no może tak potrzebujemy, ale możemy. Możemy przytulić. Dobra, tu już stali. To mnie to. No pewnie. Chcesz. Ja tu jeszcze wrócę, natomiast to, co najważniejsze, to mi się tutaj udało zdobyć, więc o to chodziło. Strój obywatela. Mam ten strój obywatela, mogę go oddać. Tutaj ten pan strażnik, ochroniarz, niech sobie stoi. Tutaj mnie wcale to nic nie obchodzi. Natomiast my teraz musimy poruszyć się, udać się do Kazima. Kazim powinien nam tutaj podziękować, bo. W sumie pomożemy mu dorobić, a my mu powinniśmy podziękować, bo on w sumie też nam pozwoli dorobić, jakby tak, nie? Tylko, że to nie to. Nie to wyjście, bo tutaj, kurczę, to stare miasto jest w sumie kilka wyjść ma. Wszystkich strzegą. No i niektóre wyjścia jakby powodują to, że ja naokoło muszę chodzić, a ja nie lubię chodzić naokoło. Więc chodźmy tak, żebym tego Kazima mógł jak najłatwiej dorwać. I ten Kazim powinien stać gdzieś tutaj, z tego co się orientuję. Hoppa! Kazim, o, jesteś, słuchaj, mam wszystko. Przyniosłem strój i złoto. Co jeśli strażnik spróbuje mnie zatrzymać? Sam sędzia wyraził zgodę na wpuszczanie wszystkich licytujących do Starego Miasta. A ty wyglądasz jak typowy zamożny kupiec.
Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oboje trochę na tym zarobimy. Spotkamy się za dwa dni pod twoim nowym domem. Okej, tam się spotkamy, natomiast ja teraz szybko lecę faktycznie pod ten mój nowy dom, bo chciałbym dać info, że rozwiesiłem to ogłoszenie i zobaczymy, co tam nam los przyniesie. Dobra, dotarłem. Słuchaj, Danis, rozwiesiłem ogłoszenia. A, nie mam takiej informacji. Ej, to w sumie... Dobra, za dwa dni pod nowym domem. No to moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, no to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o go skomentowaniu, zostawieniu łapki pod odcinkiem, subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie robicie. Tak wygląda moja postać. A my, moi drodzy, widzimy się już niedługo.